Witam państwa. Dla Pilarski. dzisiaj porozmawiamy o Tatarach, którzy są nieodłącznym elementem także województwa podlaskiego. Skąd się wzięli Tatarzy na naszym terenie, tu w naszych okolicach? O tym Bartosz Panek, dziennikarz zajmujący się między innymi polskimi Tatarami. Dzień dobry. Na Podlasiu się wzięli dlatego, że w pewnym momencie rozwoju historii I Rzeczypospolitej Część Tatarów się zbuntowała i przeszła na stronę turecką. To był okres wojen między Rzeczą Pospolitą a Imperium Osłańskim. Powiedzmy, że to jest pierwsza połowa. Wieku XVII, ale też i kolejne dekady tego wieku, i tak zwany bunt lipków, który się wtedy wydarzył, spowodował, że Jan III Sobieski, który ten bunt zaczął wygasać, obiecał tym, że zbuntowanym lipkom Tatarom, którzy przyszli na stronę turecką ze względu na przede wszystkim niewypłacony żołd przez poprzedników Jana III Sobieskiego, Rzeczpospolita wtedy bardzo dużo wojen prowadziła i Kasa państwa, kasa królestwa była dość jednak uszczuplona. Jan III Sobieski postanowił przeciągnąć ich z powrotem na stronę Rzeczypospolitej i wtedy nadał im ziemię, tak zwane podlaskie piaski. Nie ma dał im ziemię. Tak, tak zwane podlaskie piaski. Było takie powiedzenie, szlachcic podlaski dzierży same piaski. I stąd Kruszyniany, stąd Bochoniki, stąd Drachle. Te wszystkie miejscowości, które dzisiaj przede wszystkim kojarzymy z centrami tatarszczyzny. To też pokazuje, jak bardzo się zmieniały granice, jak bardzo się zmieniało znaczenie również liczebne samych Tatarów. No, bo jeszcze musimy wspomnieć o kresach, gdzie również ich osiedlano, Nowogródczyzna i tym podobnie, ale po II wojnie światowej tutaj nastąpiły duże ruchy ludnościowe i mamy tę koncentrację tatarską w Kruszynianach i Bochonikach, ale także na ziemiach zachodnich, tamtych okolicach. To wtedy właśnie osiedlili się i od tego czasu służą Rzeczpospolitej, bo za darmo ich Jan III Sobieski na tej ziemi nie osadzał. Liczył na ich jednak i po pierwsze lojalność, a po drugie, umiejętności militarne. No, służyli już od wcześniejszych wieków, jeszcze jako przybysze, jako migranci, którzy. Poddani do, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Właśnie, do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wtedy, jak pamiętamy, te dwa organizmy tworzyły Unię. No i sprawdzali się jako ci żołnierze, ci. Najwierniejsi z wiernych, jak się często. Mam wrażenie, trochę na wyrost jednak mówi, chociaż nie jest to nieprawda, natomiast to sprawia, że. Właśnie ta społeczność tatarska tkwi bardzo często w takim stereotypie. No i cóż, w zasadzie ten XVII wiek to już jest kolejne stulecie obecności Tatarów na ziemiach polskich, ziemiach litewskich, ziemiach białoruskich, a także współczesnych ukraińskich. I to jest też taki moment, w którym Tatarzy są no, de facto już całkowicie zasymilowani. Oni dość szybko po przybyciu do Wielkiego Księstwa Litewskiego pod koniec wieku XIV. Zaczęli tracić swój język, posługiwali się najczęściej albo językiem staroruskim, starobiałoruskim, również językiem polskim. No i tak sobie gospodarowali na tych ziemiach. Dostawali wszelkie przywileje szlacheckie, oczywiście nie tak rozległe jak tak zwana polska szlachta. Różnice między innymi polegały na wysokości pogłównego. Jeśli żołnierz tatarski ginął na polu bitwy, no to jego rodzina dostawała nieco mniejsze odszkodowanie niż w przypadku żołnierza. Wywodzącego się z polskiej szlachty. Mieli oczywiście obowiązek utrzymywania koni, stawiania się na przeglądy, utrzymywali też broń, no i w zamian za to mogli gospodarować na swoich ziemiach. I tak to trwało przez tych 600 wieków. No ale w międzyczasie pojawili się zaborcy, którzy też Tatarów chcieli wykorzystać do swoich celów, niecnych celów. No i między innymi stąd ich podporządkowanie pod zarząd krymski. No tu mówimy o Imperium Rosyjskim Dokładnie. oczywiście, które w zasadzie jako jedyne to państwo zaborcze miało coś, byśmy powiedzieli, do powiedzenia w kwestii tatarskiej. No i oczywiście różne strategie były przyjmowane przez to środowisko tatarskie, ale to jest też taki moment, cały XIX wiek, kiedy Tatarzy powoli zaczynają odchodzić od tych tradycyjnych, Zajęć, od bycia żołnierzami. Ziemianie, głównie szlachta tatarska, dawna szlachta, która powoli się przekształca też w ziemiaństwo, zaczyna dostrzegać dużo więcej korzyści w wyższym wykształceniu. Tatarzy stają się absolwentami szkół. Głównym kierunkiem tej migracji, jeśli chodzi o sprawy, kwestie naukowe, jest Petersburg. Tatarzy kończą studia prawnicze, rolnicze, ale też i inne. książce, którą Tatarom poświęcam, opisuje Rutach Matowiczów, który właśnie świetnie pokazuje, w jaki sposób te zmiany zachodziły, w jaki sposób te zmiany też no, w pewien sposób modernizowały samą społeczność tatarską. No i ten jako punkt zwrotny sprawia, że też Tatarzy zaczynają coraz bardziej wchodzić do elit, ale Chociaż... to była wąska grupa ludzi, bo ci, którzy jednak mieszkali tutaj właśnie w Kruszynianach, Bochonikach i w tym środowisku wiejskim, to oni głównie cierpieli biedę, można by tak powiedzieć, a poza to chcieli wykorzystać swoje umiejętności i stawali się rzemieślnikami, którzy no, obrabiają skóry. Ten podział na Tatarów bardzo biednych, skrajnie biednych, stosunkowo biednych i całkiem zamożnych istniał od zawsze. Oczywiście najbogatszych. Laci byli ci, którzy służyli państwu. Oni radzili sobie najlepiej. Nieco gorzej rzemieślnicy zamieszkujący, tak zwane końce tatarskie w miastach Wileńszczyzny, Nowogródczyzny czy, czy Ziemi Lickiej. Natomiast ci najbiedniejsi byli prostymi, byśmy powiedzieli, nawet wyrobnikami, pracownikami, którzy świadczyli pracę, wykonywali pracę na rzecz innych, więc to rozwarstwienie nie jest niczym nowym w XIX wieku, ono istniało od zawsze. To skupmy się teraz na okresie międzywojennym. To, co działo się w środowisku tatarskim, po pierwsze przetrwało tę całą zawieruchę historyczną i pierwszą wojnę światową, po drugie weszło w to XX. To lecie międzywojenne, jednak podzielone. To miało znakomity wpływ na funkcjonowanie i stosunek czasami władz Rzeczpospolitej do tejże mniejszości. Z językiem był kłopot, jeśli chodzi o polskich tatarów, ale z religią już mniej. Przy tej religii zostali i tę religię pielęgnują do dzisiaj. Kłopot z religią zaczął się ujawniać mniej więcej na przełomie lat 70. i 80. kiedy z Bliskiego Środkowego Wschodu, a także z Afryki Północnej zaczęli przybywać do Polski. To Mówimy o może już później. o wieku XX. Natomiast podział ujawnił się, ponieważ w roku 1925 polscy Tatarzy wybrali swojego muftiego. Powstał Muzułmański Związek Religijny, taka organizacja, która istnieje do dzisiaj i ta organizacja... Była wtedy główną taką instytucją skupiającą Tatarów, dzisiaj również ma duże znaczenie, chociaż nie jest już jedyną organizacją przeznaczoną dla wyznawców islamu, zrzeszającą wyznawców islamu w Polsce. No i konflikt oczywiście pojawił się na tle takim, na jakim pojawia się zawsze Personalny. Tak, a z drugiej strony szło o władzę to znaczy o to, jak dużą, potężną władzę mufti, przedwojenny mufti, dr Jakub Przynkiewicz, może mieć w swoich rękach. I tam szło między innymi o to, czy szef główny imam będzie dożywotni, czy będzie kadencyjny. Tak. Ostatecznie okazało się, że zwyciężyła ta Opcja koncepcja dożywotnie. związana z dożywotnim pełnieniem funkcji przez Muftiego. Chociaż siedmioletnia kadencja też miała wielu zwolenników. No i też kwestie personalne, o których wspomniałeś, miały duże znaczenie, ponieważ Jakub Szynkiewicz to była postać o bardzo silnym, mocnym, dominującym charakterze. No, w pewnym momencie przestał znosić opozycję. A ta opozycja ujawniła się w też sporo silnym, władców, i sporo przedstawicieli nawet demokratycznych państw. W silnym obliczu, natomiast Wtedy wkroczyło państwo do tej gry. Wojewoda Wileński uspokajał tę sytuację, ale też pewne znaczenie miała postawa Aleksandra Ahmatowicza, jednego z najbardziej poważanych wówczas autorytetów prawnika, sędziego, senatora, człowieka, który też współtworzył po 1918. Roku niepodległą pospolitą, Ale ten konflikt można powiedzieć, że się nie zakończył, dlatego, że w pewien sposób trwa nadal, chociaż ma kolejne konteksty, narodził się w zmienionej rzeczywistości. Ale to chyba też jest tak, o czym też mówią mi różni rozmówcy, kiedy już ta moja książka się ukazała, że to jest taka Prawidłowość obecna w, w zasadzie we wszystkich społecznościach, które zrzeszają przedstawicieli mniejszości narodowych. Są one na tyle nieliczne, że dużo łatwiej o brak zgody, dużo łatwiej o kłótnie i o spowodowane, owszem, chęcią posiadania władzy czy no, zarządzania środkami, zarządzania pieniędzmi, których jest stosunkowo mało. Zresztą w dwudziestoleciu też tych pieniędzy nie było dużo. To właśnie w swojej książce bardzo ładnie opisujesz, na przykład we fragmencie dotyczącym udziału jednego z imamów w pogrzebie poległego w okolicach Lwowa żołnierza. Ów imam musiał się zwrócić o pożyczkę, żeby reprezentacyjnie i godnie reprezentować mniejszość tatarską na pogrzebie owego żołnierza. Imam muchla, tak, nie miał po prostu reprezentacyjnego stroju. A ten żołnierz, który urósł do rangi bohatera narodowego, to jest Aleksander Sulkiewicz, prawa ręka Józefa Piłsudskiego który w czasie bitwy pod Sitowiczami w 1916 roku rzucił się na pomoc rannemu koledze, Adamowi Kocowi. Adam Koc, pułkownik, będzie pod koniec lat 30. firmował swoim nazwiskiem, swoją twarzą, a także swoim głosem obóz Zjednoczenia Narodowego. No tak i w ozon. 35. odbywa się uroczyste przeniesienie szczątków owego żołnierza na cmentarz Powąskowski. Cały kondukt idzie przez Warszawę. Są oczywiście wzniosłe Przemówienia, modlitwy odprawia Mufti dr Szynkiewicz. No i to jest taki moment, w którym my widzimy, zastanawiam się do jakiego stopnia wtedy to było widoczne, ale na pewno dzisiaj widzimy, jak bardzo ważni byli Tatarzy wówczas dla państwa, no i chyba też dla społeczeństwa, bo trudno było rozdzielić historię Polski od historii Tatarów. Wtedy oczywiście byli, chciałoby się powiedzieć, o wiele bardziej liczni, chociaż znów nie tak bardzo w dwudziestoleciu międzywojennym. Oficjalnie zamieszkiwało ich około 6 tysięcy, dzisiaj to są niecałe 2 tysiące. Trzy razy mniej. Chociaż to, to są też tylko takie dane. Szacunki, nie ma tutaj dokładnych szacunkowe, określeń. Szacunkowe, które bazują na autoidentyfikacji, na przyznawaniu się czy też deklarowaniu określonej tożsamości. I w dwudziestoleciu międzywojennym wyglądało to jeszcze inaczej, ponieważ roczniki statystyczne, na przykład z lat 30., nie wyszczególniają Tatarów jako Osobnej narodowości czy też osobnej grupy etnicznej, nie wyszczególniają także religii islamskiej, mahometańskiej, jak się wówczas Mówiło też jako oddzielnej grupy. Są po prostu Tatarzy ujmowani w takich rubrykach, które podpisywane były jako inne wyznania niechrześcijańskie. I tylko z tego powodu, że te największe liczby właśnie przedstawicieli takich wyznań zlokalizowane są w okolicach Wilna i Nowogródka, to my wiemy, że to są właśnie Tatarzy. Wspominasz też w swojej książce ten epizod z II wojny światowej, bo okazuje się, że główny imam studiował razem z Józefem Goebbelsem. Tego nie wiemy, czy studiował. Wiemy, że te informacje są przekazywane przez starsze pokolenia kolejnym pokoleniom. Między Goebbelsem a Szynkiewiczem było ponad 10 lat różnicy, więc teoretycznie mogli się spotkać w Berlinie na studiach. Jeden powiedzmy był na studiach magisterskich, drugi na studiach doktoranckich, bo właśnie Jakub Szynkiewicz kończył studia doktoranckie w dziedzinie orientalistyki na Uniwersytecie Berlińskim. No i to jest trudny moment w tej historii. Wciąż trudny. Tatarzy niechętnie na ten temat rozmawiają. Tak po prostu było. Mufti Szynkiewicz stał się Mufti Mostlandu. Poszedł na pewien układ. Po roku 44 musiał uciekać. Najpierw trafił do Austrii, potem do Egiptu, w końcu do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w połowie lat 60. I to jest historia w pewien sposób niedokończona, niedoopowiedziana, która w pewien sposób, mam wrażenie, rzutuje podskórnie na to. Co się dzisiaj dzieje też i w środowisku tatarskim, jeśli chodzi o ten stosunek samych Tatarów do ich historii, chociaż utożsamianie jednego z drugim, czyli tego, co wydarzyło się z udziałem Muftiego Szynkiewicza w czasie II wojny z tym wszystkim, co zawdzięczamy Tatarom, no, nie jest do końca uprawnione. A Mufti Szynkiewicz też ma wiele, wiele plusów, wiele osiągnięć, więc no, to jest taka postawa trochę walenrodyczna, byśmy mogli powiedzieć. Ale to pokazuje, jak skomplikowana jest historia i jak różnorodne mogą rzeczy się dziać. Wpadł w pewną pułapkę, w potrzask i nawet jeśli myślał, decydując się na propozycję ze strony trzeciej Rzeszy, że coś innego się wydarzy, to nie do końca to przewidział. Co po 1945 roku, 1945 roku, jeśli chodzi o polskich Tatarów. No przede wszystkim po 1945 centrum Tatarszczyzny staje się Białystok, ponieważ jesteśmy w Białymstoku, trudno o tym nie wspomnieć. Przed wojną w Białymstoku mieszkało kilka tatarskich rodzin, po wojnie pojawiło się ich o wiele, wiele więcej, ale też te kresy Drugiej RP przeniosły się na kresy Polski Zachodnie. w nowych granicach. Polski w granicach po roku 1945. Ważnymi centrami stają się Gorzów, Szczecinek, Trzcianka. Tam się Tatarzy próbują integrować, osiedlać. To się nie udaje w gruncie rzeczy. No, Tęsknią za podlasie. Nie ma by tak rzec trochę technicznej infrastruktury. Nie ma cmentarzy, nie ma meczetów. Mówimy o zachodniej Polsce, bo tutaj i w Bochonikach, i w Kruszynianach są jednak mizary. No i to właśnie powoduje, że ten fakt, że tutaj są mizary i meczety, ten fakt powoduje, że na przełomie lat już 50. i 60., chociaż zjawisko się nasila. Mniej więcej dekadę później no, pojawiają się te ruchy migracyjne, to już są wewnętrzne migracje właśnie z okolic z Gorzowa zachodniej czy z samego Polski Gorzowa na Podlasie. Tutaj na Podlasie. Zwartym centrum stał się Gdańsk, ale to też dlatego, że no, to jest też miasto, które daje większe możliwości, więc ci wszyscy, którzy chcieli znaleźć pracę poza tymi tradycyjnymi zajęciami, mieli naprawdę bardzo duże możliwości. Właśnie w Gdańsku budować swoje nowe życie. No i w Gdańsku udaje się zbudować meczet. Co prawda dość późno, bo już po ponad 30 latach od przybycia Tatarów. Głównie z Nowogródka i z Wilna do Gdańska. To jest końcówka, sama końcówka lat osiemdziesiątych. Natomiast... No bo tu trzeba jeszcze także naszym słuchaczom powiedzieć, że ta wędrówka Tatarów między innymi do Gdańska związana jest także z peregrynacją właśnie repatriantów z Wileńszczyzny do Gdańska. No właśnie tak, no, Gdańska. oni byli częścią tej wielkiej ludzkiej I stąd rzeki, ten Gdańsk masy. wybrali. Czasami nie wybierali, czasami po prostu decydował przypadek, że pociąg się zatrzymał na stacji w Wałczu, czasem na stacji w Gdańsku, a czasem na stacji we Wrocławiu lub w Leśnicy, i tam się właśnie tatarzy osiedlali, no bo w końcu też musieli wybrać jakąś przyszłość, przynajmniej w takim bardzo podstawowym scenariuszu, w bardzo podstawowej perspektywie. Organizacja przetrwała, Muzułmański Związek Religijny działa cały czas. On nie przerwał swojego działania formalnie, zmienił się tylko sposób podejmowania decyzji, ponieważ w związku z, z wyjazdem, czy, czy ucieczką Jakuba Szynkiewicza. No nie było muftiego, a ponieważ mufti miał tę funkcję przypisaną do swojej osoby dożywotnio, no to stwierdzono, że sprawami związku i sprawami Tatarów będzie się zajmować Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. To wszystko jest uregulowane w ustawie jeszcze uchwalonej pod koniec lat 30. No i Tatarzy, mam wrażenie, próbowali po prostu zachować swoją tożsamość na tyle, na ile mogli. Korzystali z pomocy państwa stosunkowo skromnej. Tak to trwało. To była trochę walka o przetrwanie, ponieważ ruchy migracyjne poluzowały czy nawet zniszczyły więzy, które były budowane przez tych 600 lat. I dzisiaj mamy taką sytuację, która z jednej strony pokazuje ogromną żywotność całej społeczności. Jest wiele inicjatyw, przedsięwzięć, stowarzyszeń, fundacji, nawet jeśli na to nakładają się różne konflikty, a z drugiej strony wszyscy mamy świadomość, że ta grupa maleje, że. Tatarów jest coraz mniej, że ta społeczność się kurczy. Chociaż oczywiście wszyscy, którzy przyjeżdżają na Podlasie, do Kruszenia i do Bochonik, są zachwyceni tą swoistą egzotyką, chociaż ja jak ognia unikałem egzotyzowania. Jest to kategoria całkowicie mi obca. Po prostu chciałem pokazać Tatarów poprzez rozmaite życiorysy historię. Jako ludzi takich jak wszyscy inni. Tytuł książki U nas każdy jest prorokiem o Tatarach w Polsce. Autor Bartosz Panek. W tej książce znajdziemy właśnie, bo myśmy tylko przytoczyli niektóre opowieści, historię tego wszystkiego, co z tatarami polskimi jest związane i z jednej strony te konflikty, ale także no, poszukiwanie pieniędzy, fantastyczna historia na zbudowanie meczetu w Warszawie, co się nie udało. A teraz dopiero współcześnie się finalizuje i tak dalej, i tak dalej chociaż już nie za sprawą za przyczyną Tatarów to też jest tak to ważna jest też rzecz, charakterystyczne nabędzić. i w tym kontekście pytam o to co się dzieje z polskimi Tatarami w kontekście tej walki islamu z całym światem tego terroryzmu bo to wszystko jednak się przenosi też na te relacje Polacy Tatarzy No jedno drugiego nie wyklucza to po pierwsze musimy wyraźnie podkreślić a po drugie tatarski islam czy też polski islam nie jest to sami Tatarzy bardzo często podkreślają nie jest tym islamem wojującym. Nawet nie o to chodzi, nie jest tym islamem, który się kształtował w innych częściach świata. Tatarzy byli przez wieki jednak zamknięci na te prądy. Ten islam się tworzył, kształtował na terenach dzisiaj białoruskich, litewskich, również polskich, więc to wszystko, co działo się dookoła, również wpływało na sprawy kultu, na określone zachowania, na określone rytuały. I w gruncie rzeczy cały czas w środowisku tatarskim, wśród Tatarów, trwa dyskusja, do jakiego stopnia przywiązanie do różnych rytuałów i zachowań kultywowanych przez ojców, matki, dziadków, babcie jest jeszcze na miejscu. Ponieważ jest no, jeszcze islamem? Otworzyliśmy się już jakiś czas temu na, na cały świat mamy dostęp do tych kanonicznych zasad religii Mahometa. A do jakiego stopnia to jest coś, co przekreśla bycie prawdziwym muzułmaninem. To jest naprawdę wśród religijnych Tatarów autentycznie ważna. Sprawa. Tym bardziej, że islam nie jest jednolity, bo być może byłoby łatwiej o pewne przepływy w tym zakresie, ale jednak jest podzielony. Tatarzy przez wiele lat, przez kilka stuleci mieli, brzydko mówiąc, monopol na bycie polskimi muzułmanami. I kiedy pod koniec lat 60. zaczynają napływać do Polski studenci z krajów arabskich i z krajów islamskich, okazuje się, że nie są jedynymi wyznawcami islamu. To powoduje pewne kłopoty też tożsamościowe, to powoduje też konflikty pomiędzy tymi przybyszami, a, a Tatarami, jedni na drugich patrzą krzywo wilkiem. Słychać takie kąśliwe komentarze, przecież ty nie jesteś prawdziwym wyznawcą islamu, ale przecież ja tę religię wyznaję od naprawdę wieków. Tak moi przodkowie się modlili, dlaczego ja mam przestać teraz kultywować pewne zwyczaje. No i to trwa nadal. Również, I to jest ten trudny również, okres. Również wśród samych Tatarów, wśród imamów muzułmańskiego związku religijnego. Samych tatarów jest jednak niewielu, jest ich mniejszość i mamami są głównie przybysze z zagranicy. To też jest jedna z przyczyn konfliktu, który tę społeczność toczy. Zobaczymy, jak z tego konfliktu wyjdzie owa polska tatarszczyzna, czy uda się polskim tatarom ocalić swoją unikatowość i narodowościową, i religijną. Na razie mamy pozycję, która pozwala nam określić, jaki jest stan polskiej tatarszczyzny w naszym kraju. No i to jest stan na początek roku 2020, więc to, to jeszcze chciałbym zaznaczyć, bo... W Zmiany są dynamiczne, może, może się inaczej. wiele zmienić, jeszcze jest do tego sprawa uboju rytualnego, która również rozpala niebywale samych Tatarów. Więc no naprawdę nawias trzeba otworzyć, zrobić jeszcze kilkanaście przepisów, a przede wszystkim postawić wielokropek. No i zachęcać do odwiedzania Bochonik i Kurszynian, czyli tych miejscowości, które jednak są centrum, w którym mieszkają Tatarzy, również Białystok. No bo tutaj ta elita i spora grupa ludzi jednak mieszka. Naszym gościem był dzisiaj Bartosz Panek, autor książki U nas każdy jest prorokiem o Tatarach w Polsce. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Alech Pilarski, do usłyszenia.